COVID kontratakuje. Na razie eksperci uspokajają, że nie ma powodów do obaw, ale w jesienno-zimowym okresie rosnąca liczba zachorowań nie może dziwić. W postpandemicznej rzeczywistości niewiele osób pamięta o tym, że koronawirus nadal jest zagrożeniem. Chcę o tym przypomnieć Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dlatego w styczniu zagra pod hasłem Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych. Łukasz Kądziołka. Czasy maseczek, obostrzeń i szczepień wydają się z dzisiejszej perspektywy bardzo odległe. Jednak nie oznacza to, że wirus, który jeszcze niedawno budził strach i wpływał na życie milionów ludzi, stał się mniej groźny. Mówi się o łagodnym przebiegu choroby wywołanej koronawirusem. Jednak dla niektórych kończy się ona w najgorszy możliwy sposób. Tam ciągle chorzy umierają. W ubiegłym tygodniu mieliśmy 2 zgony. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli są pacjenci, którzy mają choroby współistniejące, oni mają ryzyko rozwoju cięższego przebiegu choroby. Lekarze od 2 tygodni obserwują powrót COVID-19. Liczby nie rosną w takim tempie jak w trakcie pandemii, ale to nie oznacza, że przyrostu nie widać. Porównujemy tamten tydzień, a ten tydzień to mamy około 20-25% wzrostów, jeżeli chodzi o przypadki. Co za tym idzie oczywiście też wzrost hospitalizacji, który kształtuje się obecnie na poziomie 5% wszystkich dodatnich wyników. I w związku z tym też wzrasta ilość testów. Gdyby tych testów wykonywać więcej, to okazałoby się, że chorych jest znacznie więcej niż się wydaje. Zresztą już teraz wskaźnik reprodukcji wirusa w Polsce pokazuje, że aktualnie jedna osoba może zarażać kolejną. Dlatego lekarze apelują, żeby nie zapominać o tym, co zapewnia większe bezpieczeństwo i sprawia, że poczekalnie mogą wyglądać tak. Dlaczego mamy wytwarzać odporność po przechorowaniu? Nie wiem, jak będziemy chorować. Zawsze to jest loteria. Także skorzystajmy ze szczepień. Szczepienia będą w pełni refundowane i dostępne dla wszystkich chętnych już niebawem. Mają być wykonywane w aptekach i przychodniach od 6 grudnia. O tym, że nie warto przechorować COVID-19, świadczy również to, że placówki potrzebują sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Płuca po pandemii pomoże leczyć zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie chodzi tylko o COVID-19, ale również inne schorzenia. Nastąpił, można powiedzieć, wręcz wybuch innych zakażeń wirusowych bardzo ciężkich, z których konsekwencjami spotykamy się do dziś. Po zakażeniach wirusowych następują zwykle ciężkie zakażenia bakteryjne, powikłane zapalenia płuc, martwicze zapalenia płuc i to jest problem, który na oddziałach pulmonologicznych jest teraz cały czas. Żeby zebrać na m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne czy przenośne spirometry, potrzeba sporo rąk do pracy. Rąk, które będą trzymały puszki z serduszkiem. Właśnie pandemia była o tyle ciekawa, że ona nas bardzo pozytywnie zaskoczyła. Bo wbrew pozorom ludzie wychodzili choćby na spacer, na ulicę, tylko po to, żeby spotkać tego wolontariusza i wrzucić mu parę złotych do tej skarbonki. Wolontariusze nadal mogą zgłaszać się do pomocy przy zbiórce pieniędzy. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się za nieco ponad 2 miesiące, 28 stycznia 2024 roku.